ale pięknie podegrałeś. Polubienia. Lubię, słuchaj, lubię to, jak grasz. A ja lubię to, że ty to lubisz. Nie wiem, wcisnę ci lajka, patrz. Nie pozostaje mi już nic innego, jak bezwstydne lizusostwo. Wiecie co, była taka historia, tę opowiem, że parę lat temu ogłoszono konkurs piosenek o Wrocławiu. No i ja pomyślałem, że skoro tutaj studiowałem, skoro tutaj spędziłem sporo czasu, skoro się tu dobrze czuję i tak dalej i temu podobne, i skoro jest bardzo wysoka nagroda, to... Grzechu, 51 tysięcy za piosenkę. Wow. Kiedy, gdzie? Było, minęło. Było. Zwyciężył piasek. Nie, ale prawie. No w każdym razie napisałem piosenkę, która jest teraz całkowicie nieprzydatna do niczego. Nigdzie jej nie mogę wykonywać. Tylko we Wrocławiu. Nawet pani jedna w Radiu Merkury Poznańskim powiedziała, że to jest świetna piosenka, tylko musiałoby w refrenie być Poznań. No. A ty całkowicie by zmieniła charakter. Przepraszam, bo ja jestem z Poznania. Rozumiecie sami, no. Wrocław to Wrocław, to nie jest Wrocław. Dokładnie, i tak ma być. Podstroję trochę. Słuchaj, bałeś się, przyznaj szczerze, bałeś się na początku, że nie będziemy stroić. Nawet teraz. Teraz się boję. Się stresuję. Ale to taki jeszcze nawyk, którego nie do końca mi się udało wyplenić ze szkoły muzycznej. Dzisiaj się naprawdę odchodzi od strojenia i nie trzeba się tym przejmować. Ja... To mi się podoba. Staram się iść z duchem czasu. No, tak jak wiecie, w takim tempie, jaki mogę. No, nic nie dziejemy z tym Wrocławiu. Otwarte miasto to się powiem. Przyszłość, na teraźniejszość się zagapić. Wrocław, tak lubię tu powracać, lubię w tym mieście się zatopić. Wrocław, my słuchaj, mamy najpiękniejszy rynek w Europie. I pewien bardzo znany lech. Proza z poezją się przenika. Wyspa, koncerty wokół Odra. Łódki na moście, krasnale i świątynie. To jest otwarte miasto. Teraz jest solo.
najpiękniejszy. Jak tutaj chodziłem po rynku, samotnie po nim chodziłem i od czasu do czasu ktoś mnie zagadywał, a czy może a gdzie chce iść, czy coś mi pomóc, a w ogóle o co chodzi. I bardzo niektórzy chętnie mnie tutaj właśnie po tym rynku oprowadzali i ciągle się powtarzało sakramentalne pytanie. Czy pan wie, że my mamy najpiękniejszy rynek w Europie? No więc w końcu już mówiłem, że oczywiście, że wiem.